No niektóre rzeczy są nierealne, no bo mój przyjaciel Pele, którego też serdecznie pozdrawiam, który też, też akurat go nie było, no to on dalej uczestniczy w tym ruchu kibicowskim, to on nawet mówi, że pewnych rzeczy nie opowiada tym młodym ludziom, bo pomyślą, że on jest psychicznie chory. A w moim życiu bywało tak, że niektóre nasze akcje były takie lekko kamikadze, nie? Że ja staram się nie zatajać jakichś historii. Jeśli chodzi o to życie chuligańskie, no to opowiadałem to, co pamiętałem. No i myślę, że wszystko tam będzie. Nie? No niektóre rzeczy były... Ja nie chcę robić się tej bohatera ani z chłopaków, którzy robili to ze mną, tylko że to, co wcześniej już wiele razy mówiłem, my stanowiliśmy jedną pięść. I nieważne, czy nas było 20, czy nas było 25, 30. Wyobraźcie sobie, że wierzcie mi, że za tamtych czasów, jak ludzie nie potrafili się bić, pobić 25 chłopaków, czy 30, którzy potrafią się bić, to jest rzecz bardzo trudna. I takie wypady robiliśmy, i jeździliśmy do różnych miast, w ogóle które nie były związane w ogóle z Arką Gdynia. Po prostu jechaliśmy szukać, kurwa, wrażeń. To jest moja ulubiona historia ze Zbychem, którą mam. To była kiedyś po wygranym meczu rugbowym. Poszedłem ze Zbyszkiem. Zbyszek mnie po biesiadzie takiej rugbowej, po imprezie rugbowej zaprosił mnie gdzieś tam do siebie do domu, ale stwierdził, że musimy jeszcze dokupić troszeczkę jakiegoś tam alkoholu. I poszliśmy do nocnego sklepu w Gdyni. Była godzina bodajże 12 czy 1 w nocy. I wychodząc z tego nocnego sklepu, mieliśmy siatki z napojami. I w tym czasie stał samochód na gdańskich tablicach i czterech gości, patrząc się nam w oczy, zaczęło krzyczeć Lechia Gdańsk. Ja byłem, nie ukrywam, że byliśmy troszeczkę podpici i mi to było wszystko jedno tak naprawdę, ale jak zobaczyłem, że Zbyszek już odstawił siatki i tak naprawdę zanim ja odstawiłem siatkę, to Zbyszek już był przy tych chłopakach. Więc też odstawiłem siatki i też podszedłem do tych chłopaków. No, bójka, awantura nie trwała długo, natomiast z tego co pamiętam, to dwóch chłopaków z tych, co krzyczeli Lechia Gdańsk, uciekli, schowali się w okolicznych krzakach, a dwóm nie udało się uciec. I pamiętam, że no, tych dwóch już zostało przy tym samochodzie, już tak na stałe po tej awanturze. Ale pamiętam, że a tych dwóch uciekło i obserwowali z daleka całą sytuację. I pamiętam, że zabieraliśmy te siatki. Tych dwóch chłopaków tam leżało przy tym samochodzie. Tych dwóch ich kumpli w krzakach, z krzaków oglądali całą sytuację. Ale pamiętam, że wzięliśmy te siatki do ręki i na całą Świętojańską zaśpiewaliśmy piosenkę Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie. I to była przepiękna historia, którą zapamiętam do końca życia ze Zbyszkiem. Teraz tu wchodzisz na górkę i masz bunkry. No i są bunkry, nie? Tu za tą górką od razu już widać morze. To są już kolibki.
to, to wyglądało tak, że było mieszkanie. Na trzy mieszkania przypadała jedna łazienka. Na cztery. Bo jeden to był, jedno mieszkanie to było takie, taka kawalerka dla dowódcy. A które to było konkretnie mieszkanie, w którym ty mieszkałeś? Konkretnie to, bo ten budynek akurat nie został wyremontowany. A w ten, w którym ja mieszkałem, to mieszka chyba w ogóle moja kuzynka. Gdzie pójdziemy? No i oni sobie to oczepili, wiesz, no i... mają już, myślę, ponad 100 lat, nie? Gruszki już nie ma, była taka wielka grusza. Ja mieszkałem tu. To były moje okna. Halo? Jo, ja cię słyszę, wiesz? Ja cię słyszę. Dobra. Nagrywamy, no. Dobra, czekaj, bo chcę ty... Ale ktoś tutaj pozwolił na nagrywanie? Dobra, już, bo już sekundę, bo jest apela. Dzień dobry. Dzień dobry, okulary byś zdjął, to może szybciej bym cię poznała. No. To Jurek cię poznała, ja nie. No jakieś mieszkałem tutaj, nie? No, nie. No to teraz to ja już wiem, kto ty jesteś. A wy jesteście jakąś naszą rodziną, czy nie? No. No jak, no, przed chwilą pani powiedziała, że... Pani, Ela. Ela, to ty. No. Cześć. Cześć. Dobry. Nie. No widzisz. No. Ale wy tutaj ładnie zrobiliście sobie, nie? Staramy się, wiesz, jakoś unormalnić to miejsce, nie? Nie, no jest eleganckie, wiesz, jest las. Las to jest nasz problem, a nie atut. Tak? No. Godzina czwarta i tu jest ciemno. Nie będę przeszkadzał. Życzę smacznego. No, do zobaczenia. Cześć. A Arysiu dalej mieszka tutaj, czy nie? Tak, ale Justyna wyjechała, a Arysiu nie wiem, czy jest w domu. Może do pracy pojechał. Jo. Justyna to moja kuzynka. Odkryte. Rychu!
człowieka nie. Oczywiście Zbyszka Młodego pamiętam. Mieszkaliśmy na Puskach Cisowskich razem. Znaczy w różnych miejscach oczywiście, ale chodziliśmy do tej samej szkoły, chodziliśmy do szesnastki i tam Zbyszka poznałem. Siedzieliśmy nawet w szkolnej ławce razem. Zbyszek, że tak powiem, w tych latach młodzieńczych, siódma, ósma klasa szkoły podstawowej, przejawiał już taki sportowy charakter, bo już wtedy uczęszczał na zawody sportowe, jeździł, trenował kickboxing i nawet z sukcesami. Ale ja słyszałem, że tu by mieszkali, że tu mieszkali strażnicy z Wolnego Miasta Gdańsk, bo tu granica szła. Granica była dalej, to już należało do Polski, wiesz? Aha. Polscy. No bo nawet budowa tych, że są trzy mieszkania, jedna toaleta, nie? Do tego jeden mały pokój. Ale ja pamiętam, jak była jedna bardacha, jedna toaleta i to było, zaraz, nie? Jedna toaleta była na wszystkich, na sześć. Nie, z tamtej strony jedna. Jedna. No. To trzy były mieszkania tu i trzy tam. Tak było, wiesz? Słucham? Jak twoja babcia mieszkała tutaj, to już były, w jednej części były toalety i w drugiej części były toalety, a wcześniej... Ale wspólne dla trzech rodzin. Proszę? Wspólne dla trzech rodzin. Aha, no to wojsko mieszkało, no. Tam były chyba natryski nawet z drugiej strony, tam mamy teraz łazienkę zrobioną, nie? Jo. Tam były takie podejście, jakby się ten remont robili, takie odpływy, były takie różne rzeczy. Jo. W posadce i posadzka była... Wszystkiego dobrego, zdrowia. Awe. Na przykład pojechał kiedyś na taki obóz... To nawet nie był kibicowski obóz. Pojechał z kumplami na obóz na Bieszkowice. No i wiadomo, gdzieś tam przewijali się tam różni ludzie. I akurat w tym czasie też podczas tego obozu byli kibice Lechii Gdańsk. No i niestety Zbigniew wtedy oberwał mocno. I wtedy wydaje mi się, że chyba nawet zrodziła się z nim taka nić zemsty co do kibiców Lechii Gdańsk, że zawsze będzie ich nie lubił. No jak gdziekolwiek będą się pojawiać na jego drodze, to po prostu będzie ich naparzał. Ja bardzo fajnie czułem się, będąc chuliganem, będąc w tej społeczności chuligańskiej, mając za sobą, nieraz już to powtarzałem, mając ze sobą z 40-50 wojów, bo takich mogę nazwać, którzy nie patrzyli na boki i bez nich w życiu by się to nie udało. Oni po prostu byli gdynianami, dumnymi gdynianami. A jak wiemy, Gdynia powstała z robotników przed II wojną światową. No i zjeżdżała się tu ludność różnej maści, także było dużo tak zwanych zawadiaków, a jednak dużo rzeczy przenosi się w genach, no i chociażby wydarzenia grudniowe. No i Gdynia była jednym z miejsc takich zapalnych, takich tego typu rzeczy w historii Polski. Przede wszystkim chyba za honor, który ma, który pokazał nieraz i za wieczną walkę, nigdy się nie poddawał, tak jak sam mówił. Wiesz co, za to, że jest dobrym człowiekiem, że zawsze potrafił podczas różnych sytuacji stresowych pomiędzy kibicami, bo
wiemy jak jest. Idzie iskra i idą później konsekwencje. Zbychu zawsze potrafił to wyważyć, zawsze potrafił się zatrzymać, przemyśleć sytuację i wybrać dobrą drogę. Chyba za wszystko. Jest niesamowita rzecz, no bo prawda jest taka, że Zbychu to jest ogromny magnes. Ktoś, kto się spotkał ze Zbychem, na takim gruncie tutaj przy stole oczywiście, no bo pewnie gdzieś tam, jak po przeciwnych barykadach, to odczuł jego tą ciemniejszą stronę, ale jeśli chodzi o spotkanie i normalną rozmowę, to myślę, że on jest niesamowity. On jak wejdzie w ten swój taki monolog swoich opowieści o tym, co się w jego życiu wydarzyło, to tak naprawdę no, się go słucha się z otwartymi ustami i patrzy się na niego i trochę z niedowierzaniem oczywiście, ale to wszystko jest prawda, bo to wiem. Zbychu jest osobą, która jest mega uczciwa. On jak coś już powie, poda rękę, to się tego trzyma. To jest taka bardzo ważna cecha. No ona wśród tych właśnie chuliganów gdzieś tam zawsze funkcjonowała i dla nich to słowo jest bardzo ważne i jeśli jest wypowiedziane, to trzeba je zrealizować. To jest osoba, która wbrew pozorom jest naprawdę miła, bo może ktoś, kto go nie zna, albo go tylko słyszał z tych chuligańskich rzeczy, to może go oceniać tak inaczej. Natomiast to jest osoba bardzo miła i inteligentna, potrafi gadać, potrafi opowiadać, potrafi oczarować nawet ludzi tym swoją osobą. No jest takim magnesem. Ja zawsze powtarzam, że jak ktoś ze Zbycha spotka raz i trafi na taki właśnie jego dobre momenty, to on po prostu jest królem. Zbychu to jest dobra postać. To jest dobra postać i myślę, że dzisiaj wiele rzeczy może zrobić właśnie już tak trochę bardziej jako autorytet, opowiedzieć o kilku fajnych rzeczach, trochę może przestrzec przed rzeczami, które powinniśmy unikać, bo ta młodość nasza i Zbycha moja i pewnie wielu młodych ludzi popycha czasami w złe kierunki. My dzisiaj z doświadczenia też opowiada o historiach, które powinniśmy unikać, żeby nie popaść w jakieś kłopoty po prostu. Jeden z dwóch ludzi z innych wrogich klubów, którego no, on jest moim przyjacielem. Jest. Nie wstydzę się tego powiedzieć, jakby, bo czego się wstydzić? Lojalność. Za lojalność. Jakby nie chcę się jakby wbijać w tłumaczenie tego słowa, ale za lojalność. Za co cenię? Za konsekwencje. Zbyszek jest taki, że jak on sobie coś postanowi, coś sobie wymyśli, to będzie tak długo to robił, aż to zrobi. I za tą konsekwencję go ocenię jako człowieka, jako przyjaciela, jako kolegę. Ja go cenię, no widzisz, ja go zupełnie z innych... W innym kontekście postrzegam niż wszyscy. No dla mnie jest tak, kurde... Cenię go na pewno za jego finezję, za jego rozmach. To mi się podoba. Taka lekkość tego i tak jak on to mówi, to moje dzieciaki go kochają, że kurwa, tam on na lambadzie żyje. Nie, on żyje po amerykańsku, on żyje na lambadzie, że jest takie, mówi, u mnie jest takie życie poukładane, że jak jest wymarsz, to jest ta godzina, to, a on tu jest tam kompletny freestyle, no i jeden, oczywiście my się już z tego śmiejemy, on się śmieje z tych moich tutaj naleciałości, a z jego. Cenię go za to, że jeżeli mu na czymś zależy i wyprowadzi go coś z równowagi, bo już nie chcę tutaj wulgaryzmów używać, dąży do tego, aby sprawę wyprostować, ewentualnie postawić to na swoim za wszelką cenę, nie odpuszcza, nie daje się stłamsić, czyli gdzieś jest też powiedzmy, no taki jest konsekwentny, na swój sposób, bo mówię, no tu naprawdę ciężko w takim programie tu o Zbychu się rozwinąć, bo to by musiał tam naprawdę poświęcić mu cały rozdział i elaboraty pisać na jego temat i wtedy bym oddał istotę sprawy. Za to chyba, że jestem prawdziwy, że jestem człowiekiem honoru, że nigdy nie pozwalałem na to, żeby bić ludzi, którzy zostali już pokonani, a niestety miałem takich w tej, byli u mnie też, byli u nas w tej drużynie arkowej kilku sadystów, no i którzy zostali od razu wypierdoleni z tej grupy, bo ja nienawidzę sadystów.
to ruch by tak trochę pasowało Zbyszkowi do tego, żeby więcej coś osiągnąć, no bo już zdobył wszystkie stadiony w Polsce, jest najlepszy, a tutaj rugby, które chcik, można byłoby coś zrobić fajnego i powalczyć. No i pamiętam, taka sytuacja była, że Ogniwo tworzyło takie amatorskie rugby siódemkowe na Ogniwie. No i gdzieś tam się ze Zbyszkiem spotkałem, zapytałem się, czy oni by też nie chcieli. Oni też przyjeżdżali na nasze mecze i nam kibicowali, czyli Ogniwo wtedy w tym wypadku, bo Ogniwo też toczyła mocne boje z Lechią i czasami się pojawiali na naszych meczach, żeby trochę pokibicować i trochę tam dać pstryczka w nos kibicom Lechi, chociaż to zupełnie byli inni kibice, to dopiero jakby tam później się kształtowało. No i pamiętam, że Zbyszek wymyślił sobie tak, że dobra, stworzymy drużynę amatorską i wystąpimy w tych turniejach. I pamiętam chyba to było trzy lata z rzędu. Pierwszy, drugi i za trzecim razem amatorzy, którzy tam byli stworzeni przez Zbycha, zdobyli ten puchar. No i wtedy zaczęło się już tam takie myślenie na dobre o tym rugby. I pamiętam, zawsze to powtarzam, i to był początek tworzenia gdyńskiego rugby. To było tak, że siedziałem sobie na skwerku, to było chyba nawet latem na skwerku sobie siedziałem i najpierw było oczywiście słychać Zbycha dudnienie samochodu, bo on wtedy akurat Golfa miał i szyby otwarte, bas bardzo mocno grający. Najpierw było słychać ten jego rap, a później go było widać. I zobaczył mnie na skwerku, zatrzymał się, wyskoczył z samochodu, zaraz jest sytuacja taka, że rozmawiałem z Dziubińskim, możemy założyć sekcję w Gdyni rugby, zakładamy. Ale nie mam czasu, lecę dalej, dzwonimy się, czy tam spotkamy się, to pogadamy, bo tam z telefonami wtedy jeszcze nie było tak. No to wsiadł samochód i pojechał. No i temat jakby trochę tam wygasł i po kilku dniach spotkałem się z Zbychem, no i zaczęła się wtedy ta cała batalia tworzenia gdyńskiego rugby. I byłem przecież na tym pierwszym treningu i przyznam się, że wtedy pamiętam Zbychu, no ściągnął naprawdę taką ekipę, wszyscy wielcy, duzi, napakowani, wszyscy w złotych tych łańcuchach i ja trochę z lekkim przerażeniem tam przyszedłem, bo miałem poprowadzić ten trening. Wtedy nie byłem trenerem, byłem zawodnikiem jeszcze Ogniwa Sopot i tak trochę to było przerażające, ale za to niesamowita dyscyplina była. Zbychu powiedział: słuchajcie panowie, to jest trener, ma poprowadzić zajęcia, a wszyscy na baczność stali i słuchali. I ten trening pierwszy, pamiętam, był mega ciężki, ale przeprowadzony jakoś tak w miarę, że zobaczyli ci zawodnicy, te osoby zobaczyły, jak to mniej więcej wygląda w rugby. No i od tamtej pory pomalutku zaczęliśmy to budować, spotykaliśmy się dwa razy w tygodniu, później trzy razy w tygodniu i zaczęliśmy pracować do momentu, aż doszło do założenia tego klubu w Polskim Związku i zgłoszenia się do ligi. No i wtedy była druga liga, wystartowaliśmy w drugiej lidze i już trochę tam z innymi zawodnikami, bo tam była rotacja dosyć spora, bo niektórzy nie wytrzymywali tempa tego, jednak nie było to łatwe dla niektórych, ale generalnie stworzyliśmy tę drużynę, weszliśmy do ligi i zaczęliśmy grać. No i z szybkimi sukcesami pierwszy rok, drugą ligi przeszliśmy bez problemu. W drugim roku zdobyliśmy już wicemistrzostwo Polski. No i te 26 lat jesteśmy tutaj z wielką przygodą i myślę, że Zbychu bardzo o tym mówi dobrze, bo to jego dziecko jest tak naprawdę i można powiedzieć, że to tworzenie i budowanie i robienie tego klimatu to jest wszystko właśnie Zbychu. Treningi były bardzo ciężkie. Można praktycznie porównać je, trenowałem dużo dyscyplin sportu. No i można porównać ewentualnie to z zapasami, gdzie rozgrzewka trwała 45 minut. Jest to ciężki sport, wymagający, ale dający bardzo dużo satysfakcji, uczący pokory. Według mnie sport można by go nawet nazwać drużynowy sport walki. Stworzyliśmy nowy zarząd, chłopacy chcą lepiej dla Arki, chcą, żeby to wszystko działało, żeby grało. Ja próbuję znaleźć sponsorów nowych. No i moim takim marzeniem jest w niedalekiej przyszłości, żeby Arka Gdynia stała się klubem półzawodowym. To, co było w 2011 roku.
No i mam nadzieję, że Odyn nam będzie sprzyjał i że tak nastąpi. Zachęcam jak najbardziej młode osoby do trenowania rugby. Mamy taki projekt, gdzie będziemy odwiedzali szkoły, gdzie będziemy ich namawiali. Pokazywali, że naprawdę fajnie można tu spędzić czas. Można dzięki temu sportowi stworzyć siebie maszynę, tak bym to powiedział. No ale to jest wszystko połączone, bo jednak jak 15 ludzi, którzy grają na boisku, plus 8 rezerwowych, 23 osoby się razem wspólnie bawią po zwycięstwie, no to jednak jest całkowicie inaczej niż tak jak ja trenowałem sporty walki, to cieszyłem się ja, mój trener i może mój jeden kolega. A tu jest, no jest fajnie, jest śmiesznie. Dla mnie to jest jego ukoronowanie jego osoby, ukoronowanie jego marzeń. Ja byłem przy tym, kiedy on mi opowiadał to z taką pasją, kiedy rodził się w jego głowie ten zamysł, on się tym ze mną dzielił, a też to też znowuż tu powtórzę się, to też nie jest tajemnicą Poliszynela, nam wcale na początku nie było tak blisko ze sobą. Oczywiście te relacje były pozytywne, aczkolwiek raczej chłodne. Nasza przyjaźń dopiero wyniknęła tam po 2005 roku. I oczywiście bardzo często rozmawialiśmy w tamtym okresie, kiedy razem gdzieś tam brykaliśmy po tych wyjazdach, po tych stadionach. No i pamiętam, że właśnie gdzieś tam w taką dosyć długą polemikę się ze mną wdał i cały przeżywał, jaką on ma wizję, jaki ma zamysł i jak to chce dokonać. No i on spełnił swoje marzenie. I dla mnie to jest coś niewiarygodnego i ja tylko go oceniam i patrzę przez ten pryzmat na jego osobowość, na to, czego dokonał, bo on dał coś miastu wspaniałego. No przecież oni gdzieś rozdawali przez ileś lat, rozdawali te karty w tym rugby. A to była zbieranina chłopaków, zaczęli od swoich jakichś najbliższych kumpli. No gdzieś tam potem z siłą rzeczy przychodzili różni zawodnicy tu ościenni, tam, no nie chcę, bo to tak trudno mi się wypowiadać. Nie za bardzo moje podwórko, no ale z tego co tak kojarzę, jak tam są gdzieś wspominki, rozmowy, no to jakiś zawodnik z Ogniwa się gdzieś pojawił, nie wiem, być może nawet i z Lechii, no trudno, jeżeli nie, to przepraszam, ale tyle tych rozmów było, tych lat już też było, no na początku, nie wiem, no gdzieś tam przychodzili też już tacy rugbyści, gdzie grali nie tylko ci, co oni sobie wypracowywali to, no ale on to wszystko stworzył dla tego miasta, ja powtarzam, dla miasta Gdyni on to stworzył od podstaw i dla mnie jest w tym największym herosem i ja go przez ten pryzmat postrzegam, oceniam i jestem dumny, że go znam. W dupie mam tą całą chuligankę, te mecze, to wszystko. Dla mnie Zbigniew Rybach równa się Arka Gdynia rugby, Bulldogi. Bo 10 lat temu przyszedł do mnie z tym pomysłem, gdzie już jakby odpuściłem sobie czas te czasy chuligańskie się jakby skończyły dla mnie. Byłem czynnym rugbystą. Generalnie były nawet z Polskiego Związku Rugby jakieś pretensje, że zawodnik Arki Gdynia gdzieś tam występuje w jakichś tam ustawkach, w jakichś takich historiach, co było bzdurą. Co pokazało, co TVN nagminnie wykorzystywał, do dzisiaj to wykorzystuje. I pokazuje te, potem pokazywali to w filmie nawet, że nawet nie zapytali się mnie, czy wyrażam na to zgodę. No i to się odbiło jakimś tam szerokim echem, ale te dwa okresy były dla mnie bardzo ważne i no praktycznie kluczowe w moim życiu. No, to były rzeczy, które się wydarzyły, z których czerpałem przyjemność. Czerpałem też ból i... Chociaż nie jestem masochistą. ale czasami też było wpierdol. No i nie tylko na tych bitkach chuligańskich, ale też na meczach rugby. No i
No i cóż, ja... Mi podobało się i jedno, i drugie, że ja jestem w takich społecznościach trochę podobnych do siebie, że ci ludzie jednak... Dla nich honor jest dość ważny, no i dla niektórych bardzo ważny, no i... A to pasowało ze mną, no i to wszystko jakoś współgrało. No i jestem, można powiedzieć, nawet bez uśmieszku, tylko można powiedzieć, że jestem dumny z tego, że poznałem tych ludzi. No ale oczywiście dużo mieliśmy rozmów ze Zbychem na temat tej chuliganki. Ja jakby też trochę zrozumiałem, bo gdzieś z boku obserwowałem to, mówię, nie podobało mi się, no ja rozumiem, że jak ktoś tam się spotka w lesie, coś tam sobie zaczną, inaczej, ludzie, którzy i z jednej i z drugiej strony wiedzą, bo tam po co się spotykają, okej, można na to przymknąć oko, ale jakby chuliganka ludziom z zewnątrz kojarzy się z tym, że idzie jakaś grupa ludzi przez miasto i rozwala wszystkich i nawet gdzieś tam zaczepia pobocznych, niewinnych ludzi. Tak naprawdę Zbychu wytłumaczył, że tak nie jest właśnie, że chuliganka tak naprawdę to jest już wybrana elitarna grupa ludzi, która chce się skonfrontować z taką samą elitarną grupą z innego miasta, czy z innego zespołu, z innego klubu piłkarskiego. I jakby ja wtedy zrozumiałem tą filozofię, że oni nie chcą się tłuc, bić z kimś, kto jest postronny, bo to nie o to chodzi. Chodziło o to, żeby pokazać swoją wyższość poza oczywiście boiskowym bojem piłkarskim, a bardziej właśnie tymi trybunami, że te trybuny też walczą o prym w Polsce, o prym w tej lidze takiej chuligańskiej. I ten chuligan na początku tak samo mi się kojarzył pewnie jak każdemu takiemu zwykłemu śmiertelnikowi. Natomiast jak zostało to wyjaśnione, to człowiek faktycznie zrozumiał, że to może to i to jest. Że pamiętam, jak poznałem Zbyszka. Pamiętam, że trenowałem wtedy, miałem 17 lat i trenowałem u Grzegorza Jakubowskiego mieszane sztuki walk. I pamiętam, że przyszedł taki jak trenowałem, to przyszedł taki napięty gość, młody, wysoki, dobrze zbudowany, z nikim się nie witał, taki naburmuszony i mówię, tak sobie pomyślałem, mówię, co to za typ jest, mówię, taki nieprzyjemny, niemiły, taki dziwnie wyglądający, no a jak potem się okazał się zajebistym typem i jak się potem okazało, zostaliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Moja przyjaźń ze Zbyszkiem wyglądała różnie, to były różne dziwne historie i było raz super. Głównie było super, ale też mieliśmy dużo różnych zdań, różniliśmy się w wielu sprawach, więc czasami było fajnie, a czasami było źle, ale ta przyjaźń trwa do dzisiaj i muszę przyznać, że no to jest chyba moja największa przyjaźń w ogóle z kumplem. Nasze drogi, jeżeli chodzi o nasze drogi, jakby, no to byliśmy cały czas przyjaciółmi, natomiast nasze drogi się rozeszły, znaczy może nie rozeszły, natomiast ja poszedłem w stronę bardziej sportową. Zbyszek został na tej drodze bardziej chuligańskiej, czy tam trenował sztuki walki dalej, jeździł na mecze. Ciągał mnie na mecze, niestety ja mu odmawiałem, bo ja bardziej się rozwinąłem sportowo, jeździłem na kadrę Polski, więc już w tych akcjach chuligańskich nie mogłem brać udziału. Też Zbyszek miał dużo za złe właśnie dlatego, że nie mogłem z nim uczestniczyć w tych walkach. Natomiast no, ja poszedłem w sport, a on został przy tym chuligaństwie, no. Dlatego on może tak sportowo się przy rugby nie rozwinął, jak ja sportowo, on bardziej chuligańsko i tak to wyglądało mniej więcej. Zdaje mi się, że Zbychu nie jest takim zwykłym człowiekiem, takim szarym, zwykłym człowiekiem, jest bardzo ciekawym człowiekiem i myślę, że bardzo ciężko będzie powtórzyć w ogóle polski świat chuligański, ciężko będzie powtórzyć takiego drugiego człowieka. Ja go postrzegam dobrze, bo to jak ktoś tak naprawdę prześledzi to, znaczy myśmy wtedy jeszcze byli bardzo młodzi tak naprawdę i tam wiele sformułowań tych tekstów mówionych może nie było tak jak trzeba, ale moim zdaniem idea była idealna. To
to było ukształtowanie takich właśnie tych, ta zmiana chuliganów, przejścia do tego, żeby bawić się w sport i coś, co jest no, popularne, coś, co jest uważane za ważną wartością, czyli sportową. Myślę, że to miał pokazać ten film. Oczywiście on nie był odebrany chyba wszędzie zbyt dobrze, bo nikt nie chce kojarzyć rugby. Tacy zawodnicy, prawdziwi rugbowi, nikt nie chce kojarzyć, żeby to byli korzeni z jakimiś chuliganami. Natomiast tutaj od prawdy nie uciekniemy. Ta drużyna powstała z chuliganów, więc nie można było tego jakoś przekręcić inaczej. To było pokazane. To byli chuligani, którzy się przemienili właśnie w sportowców, w rugbystów i uważam, że tam przekaz jest bardzo dobry. Oczywiście ten film nagrany jest jakiś tam do... Dzisiaj byśmy pewnie go inaczej nagrali, ale uważam, że to jest dobry materiał sprzed wielu, wielu lat. Kto jest ważniejszy? Przyjaciel czy dziewczyna? No to teraz ja bym powiedział już całkowicie inaczej. Dla mnie najważniejszy w moim życiu jest mój syn. Mój syn, mój brat, moja mama. Myślę, że kolejność można byłoby dopasowywać. Najważniejszy jest syn i mama i brat w tej samej kolejności. To samo, to jest moja najbliższa rodzina, na którą zawsze będę mógł liczyć. A życie pokazało mi, że miałem przyjaciół, jak było fajnie. A jak później nie było fajnie, to wtedy już nie miałem przyjaciół. Jak to być synem Zbyszka Rybaka? No? Czy to odczuwam? No, powiedzmy, że trochę bardzo, ale za bardzo mi to nie przeszkadza jakoś. Jest to też dla takich mniejszych dzieciaków, podchodzą do mnie i normalnie mówią o moim tacie, że oglądają, że jest dla nich w jakimś stopniu inspiracją i to jest fajne. I uważam, że mniej mi to jakby ubliża, tylko właśnie fajnie się tak jakby z nimi sobie pogadać. Presja no, na mnie ciąży ze względu, bo jestem synem rybaka, nie? I zawsze muszę się zachowywać w miarę w porządku i muszę mieć jakieś zasady w głowie. Jeżeli ktoś mnie zna przez tatę, to na pewno jakby traktują mnie trochę przez właśnie pryzmat nazwiska i tego, kim był mój tata. Lecz ci, którzy mnie nie znają i dowiedzą się, kto jest moim ojcem, od razu szybko pokornieją. Czy ja pamiętam? Ja na pewno dużo słyszałem, dużo czytałem, dużo oglądałem, ale pamiętać, że na własne oczy słyszałem, to nie. Bo ja się urodziłem w 2005, to on już chyba raczej kończył, ale wiem, że sytuacja 1 kontra 9 na stadionie Arki, byłem wtedy na tym stadionie, jeszcze malutki. Z jednej strony to jest bardzo fajne, że ludzie go znają, ludzie go szanują, lecz są takie osoby, które go no, nie za bardzo lubią. I to jest chyba naturalna kolej rzeczy, skoro też były z jakby drużyny, z którymi miało się kosę. Ale czy to robi na mnie wrażenie, czy to było fajne, jak się zaczynałem dowiadywać, co robił mój tata kiedyś? Powiem tak, no, nie ruszyło mnie to za bardzo, ale jednak uważam, że jest legendą polskiej sceny kibicowskiej i na pewno niczego nie żałuję. I tyle. No, czy ja bym chciał być jak ojciec? No, na pewno nie w tych czasach. Na pewno myślę, że nie jest to dobra droga w tych czasach. Najważniejsze jest to, żeby ojciec był ze mnie dumny, a nie żebym był jak ojciec. No, obydwoje mamy mocne charaktery, jesteśmy samcami alfa, dlatego no, nie przyciągamy się za bardzo i ciężko się dogadać. Lecz to jest jednak rodzina najbliższa, ojciec, no to trzeba się dogadać, dlatego ja muszę ustąpić, no bo też jestem synem. Lecz no, wiadomo, że no, jeżeli ktoś mi coś narzuca, ja tego nie lubię i vice versa, nie? Tato chyba nie mamy takich akcji, żeby mnie to tak bardzo zraniło, żebym to teraz pamiętał. A wydaje mi się, że jestem osobą silną psychicznie, że tak ciężko mnie jakoś podłamać. Na pewno, jeżeli kłócimy się, to o jakieś głupotki,
dlatego że mamy obydwaj mocne charaktery. Książkę powiedzmy, że przeglądałem, nie czytałem całej, ale owszem, przeglądałem tam kartkowo, całą jakoś se przejechałem. Znam większość historii, które tam są, znam ogólnie dużą część historii z tych lat. Pomysł z książką jest dla mnie, no jest super, nie? No książka to jest na pewno najlepsza taka pamiątka, zebranie tych wszystkich lat i napisanie tego, więc to jest i tak bardzo fajny pomysł dla taty, jak dla rodziny. To dla mnie nigdy presją lub czymkolwiek takim bycie bratem Zbyszka Rybaka, bo ja zawsze miałem swoje życie, robiłem swoje i nigdy nawet nie próbowałem mu dorównać w tym, żeby być taki jak on. Zalety z bycia bratem Zbyszka Rybaka, oczywiście rozpoznawalność gdzieś tam na mieście, ale to lokalna rozpoznawalność, to nie tak, że gdzieś się jechało w Polskę i ktoś mnie mógł rozpoznać z tego, że jestem bratem, tylko po prostu na mieście, no wiadomo, że się wychowywaliśmy na jednym osiedlu i ktoś mógł wiedzieć, że jestem jego bratem po prostu. To tak pokrótce. Nie było potrzeby nigdy, żeby mógł mnie bronić. Mamy całkiem inne charaktery. Ja jestem spokojny, on zawsze był porywczy i nie było takiej potrzeby, żeby musiał mnie bronić po prostu. Ja to bardziej pamiętam zawsze z tej strony, że ja byłem bardziej kibicem takim, który chodził na mecze i dopingował, a Zbychu był tym meczem, który był tą osobą, która napędzała tą całą strefę chuligańską. Oczywiście to śledziłem, śledzę to do dzisiaj. Śledzę też różne inne historie związane z jakby z kibicami po dziś dzień. A na tamten czas po prostu to było jego życie, a moje było moim życiem. Tak. Zawsze mieliśmy dobre relacje, nie byliśmy nigdy zwaśnieni. Relacje po dziś dzień są bardzo dobre, nigdy nas nic nie poróżniło, poza jakimiś takimi bzdurami, takimi, którymi wiesz, są zawsze w każdych polskich domach. To jest jakiś tam następny etap w jego życiu. Wiadomo, że czasy chuligańskie się już dawno skończyły. Myślę, że dobrych 15 lat temu. Myślę, że to jest dobra rzecz. Nie czytałem tej książki. Mam nadzieję, że parę rzeczy mnie tam zaskoczy. No i myślę, że ci ludzie, którzy z nim tworzyli tą strefę kibicowską, też na pewno są tam poruszeni i pewnie będzie im się miło czytać taką książkę. To była pierwsza próba, około myślę, no 10, ten czas tak leci szybko, że on mi umyka po prostu i to nie było 10, tylko bardziej 15 lat temu. Ja powiedziałem, że nie jestem gotowy na to, że jakby opowieść o moich czasach, tych, gdzie byłem wojownikiem, że biłem się, że to nie jest chyba nic takiego, nie powiedziałem, że nie jestem przygotowany na to. Potem przez 11 lat byłem rugbistą. To mi nauczyło, rugby mnie wyprostowało troszeczkę, bo z takiego młodego, buńczucznego, naprężonego antka stałem się gościem, który docenia współzawodnictwo, docenia dużo rzeczy, których wcześniej była tylko grozną minu i było naprężenie, żanie się, a to nie o to chodzi przecież. Groźne miny to niech ten, kto robi groźne miny, to jest kurwa słaby. I szybko się to wyjaśnia. Myślę, wyjaśnia się to bardzo szybko. I później była druga taka sytuacja, że jakieś, myślę, 8 lat temu, 8, może 10, też przyszedł do mnie człowiek, całkowicie z innej, jakby z innej bajki, i też zapytał się, czy chciałbym wydać takie pamiętniki swoje. Też mu powiedziałem, że akurat wtedy miałem ciężką przygodę z Hindusami. Sprowadziłem 130 Hindusów do Polski i
I kosztowało mi to 3,5 miliona złotych. dlatego nie za bardzo przypadam za tą nacją. I też byłem rozbity. Nie chciało mi się nawet myśleć o tym. A teraz jestem praktycznie na emeryturze. Jestem człowiekiem, który jest, ja się uważam za współczesnego wikinga. Mam rzutnię u siebie w ogrodzie do toporów. Mam strzelam z łuku. Strzelam bronią palną. Potrafię posługiwać się nożem. Potrafię również się bić. I to może śmiesznie zabrzmi, ale jestem gotowy na rusków, nie? ale troszeczkę tylko, bo dopiero się dokształcam, bo jeszcze muszę się nauczyć strzelać z Panzerfaustu i strzelać z karabinu maszynowego. W 1994 roku szedłem na wczasy, wtedy jeszcze tego Zbyszku nie było słychać. Wczasy to wiadomo, co chodzi na koszmicę ze sprawiedliwości. Natomiast jak wyszedłem w 1998, no to już cała Polska o nim głośno mówiła, to już był ktoś, kto wyniósł arkę na wyższy poziom niż była wcześniej na pewno. Nie potrafię powiedzieć dokładnie, kiedy się poznaliśmy, bo tych apel między nami było dosyć dużo, jeżeli chodzi o kluby. Ja co wiadomo, pan taki chuligan w Lechii Gdańsk. Nie potrafię powiedzieć dokładnie kiedy. Wiem, że początki przyjaźni, początki tego, jak zacząłem go postrzegać jakby z lepszej, innej strony, to już jest czas, kiedy byłem znowu w bardzo ciężkiej sytuacji. Byłem gdzieś w odosobnieniu. No i wtedy okazał się naprawdę przyjacielem, bratem i tak to pielęgnowałem tą przyjaźń do dzisiaj. 14 lat to już jest na zupełnie innym poziomie. Także poziom wyżej. To jest kilkanaście lat dobrego kupowania się, kiedy któryś z nas ma jakiś problem, gdzieś tam potrafimy się wynieść ponad jakieś tam sytuacje, które są wynikają z normalnego życia kibicowskiego, z racji tego, że on mieszka w Gdyni, ja wiadomo, Sopot. To jest kilkanaście lat, kiedy żyjemy już jakby na innym poziomie, no, jak na innej sytuacji korzyńskiej. Nie? Wydaje mi się, że chodzi o takie cechy, które ma na pewno my stare pokolenie mamy, jakby mniej ludzi z młodego, ale mają też również. Chodzi o honor i o lojalność. Wydaje mi się, że w życiu jest tak, że ten honor jest najważniejszy. No, najprostszym tego przykładem jest to, że ja jestem totalnie antysprzętowy, jeżeli chodzi o życie na ulicy. Zbyszek zawsze tak samo był antysprzętowy. I nie mówimy o ludziach, którzy mogli być przy nim i ten sprzęt podnieść, tak samo, że przy mnie. Po prostu my jesteśmy ludźmi tego pokroju, że tego nie dopuszczamy do siebie. I to jest taki, jeżeli chodzi o nasz świat. Natomiast chodzi też o ten drugi świat, tak? Że potrzebuje się pomocy. Nie patrzy się wtedy, kto jest z jakiego klubu, jakby na te takie płytkie podziały. Jednak życie to jest jakby większa całość. Jest taki bardzo gówniany polski film, z którego pochodzi takie bardzo fajne hasło, że kluby piłkarskie to jest rzecz najważniejsza w życiu z tych najmniej ważnych. Ja jakby posiłkuję się tym hasłem w życiu, że przyjaźnie nie wynikają tylko z tego, jakby kim jesteśmy. Jasne, fajnie jest, jak się ma braci z klubu, na których można liczyć. To jest bardzo super, natomiast to nie jest całe życie. Nie? Całe życie to jest jednak wszystko dookoła. No i chyba dlatego tak dochodzi do takiej sytuacji, że się poznaje ludzi z drugiego klubu, z klubu, który jest niby wrogi, a tak naprawdę zwyczajnie po ludzku. Honor, lojalność, godność, którą każdy z nas ma, pokazuje, że możemy się zaprzyjaźnić. Mam doskonałych przyjaciół, znaczy kolegów, braci krwi, jak się wyrażę, tak? Jest ich paru, natomiast jest zaledwie kilka osób, które mogą tak nazwać, jak Zbyszka. To są dwie, trzy osoby u mnie w klubie w Lechii. Chuligani, to jest jedna, dwie osoby może spośród wszystkich headów. A za co go nie lubisz w takim razie? Za arkę widzenia. No jest takie powiedzenie, że no jest nawet triathlon dziwki koks, tajski boks, ale na pewno nic nie będzie o żadnych kobietach, nie będzie strefę moją intymną zachowałem dla siebie i myślę, że zachowam ją dla siebie, że to są moje sprawy, chociaż to życie też było bardzo barwne, gdyż jestem singlem od
15 lat. No i koks, tajski boks. Pełne jakieś łatki, coś tam opowiadają, historię tworzą. Ja nie ukrywam, ja próbowałem różnych rzeczy, no i wszystko jest dla ludzi, także jeżeli ktoś potrafi to wypośrodkować i zrobić to w taki mądry sposób, to ja już mam 50 lat raptem za pół roku i no i jestem dziadkiem po prostu, ale no ale sprytnym dziadkiem, nie? W 95 roku na tym słynnym turnieju kibicowskim zorganizowanym przez Arkę Gdynia. To jest styczeń 95. Jakim chuliganem był Zbyszek? Doskonałym. Coś więcej? No co tu więcej powiedzieć? Nieraz mniej znaczy więcej. Zbigniewa Rybaka raz też bardzo wzruszyło, jak mu oznajmiłem, jak tutaj te nasze kulinaria, różne takie sprawy, zaserwował do kurczoka z Rożna ogóra. Wiedział, że też jestem fascynatem kiszonek wszelakich, no i był ogór kiszony, nie kwaszony, nie mylmy. No ja po pierwszym kęsie do Zbigniewa, Zbych, ogór doskonały. No i to do dzisiaj jest rozpamiętywane przez niego. No i to wystarczy we wszystkim. Jakim chuliganem był Zbigniew Rybak? Był chuliganem doskonałym. Wspaniale. Kompletnym, spełnionym. No co jeszcze? No jakiś jeszcze... No przymiotników można by było tu wymieniać bez liku. Nie, to o chuligańskim się nie będę wypowiadał z racji, że może on gdzieś tam coś opisał w tej książce swojej. Dwa, może w jakimś wywiadzie powiedział. Ja tak samo wierzę, że ja się odgrażam, już nawet nie będę powtarzał o czym, ale też mam gdzieś tam, chcę sobie zostawiać pewne asy w rękawie, więc zostawmy to. Słuchaj, ja mam z nim tak bogate wspomnienia, tak bogate przeżycia, że od cholery było. Nawet to, mówię, tu znowu będę powtarzał, przepraszam. Ta kanwa, tu, że to ma być takie szybkie rozstrzelanie, nie potrafię tak na szybko odpowiedzieć teraz, w tym miejscu, co było. No, coś jest... Dla mnie najważniejsze jest to, że na przykład moja rodzina go kocha. Że my przyjeżdżamy tutaj do niego, ja nie muszę wyściubić nosa poza jego tutaj metraż kwadratowy działki, parceli, jak to zwał, tak zwał, domu. Ja się czuję ciągle, jakbym był w kurorcie. Każde jedno nasze spotkanie jest okraszone beczką śmiechu, więc nie mogę teraz na szybko coś powiedzieć, co by było tego. Było cała masa tego, mnóstwo. Jest ciągły Muppet Show, po prostu. Znaczy nie, no myśl, to słowo przyjaźń było gdzieś tam ostrożnie kute i w końcu to gdzieś tam pękło. Tak samo jak pękło te naciski, żebyśmy zrobili tą zgodę, jedną, jedyną zgodę, którą my mieliśmy z Arką Gdynia. Po tych wszystkich, które pozrywałem lub pokończyłem. I tak samo ta nasza przyjaźń też była tutaj kuta, no nie, że w męczarniach czy czymś, ale takie było dozowanie, sprawdzanie siebie, naprawdę takie... No badanie to może złe słowo, ale wykuliśmy to. Wykuliśmy to i jeden i drugi gdzieś na jakimś etapie pękł, mówię ja czy Zbychu, i nazwaliśmy siebie przyjacielem. I to było naprawdę takie bardzo znamienne w nami. To już też jest już powiedzmy naście lat, a tutaj też wbrew pozorom, bo tak jak usłyszeliście przed chwilą, że wcale nie byliśmy tak ku sobie. Ja zupełnie miałem innych bliskich kumpli z gdyńskiej Arki. Zresztą teraz się też z nimi i spotkałem. Bardzo często się spotykam, mamy kontakt cały czas. A wbrew pozorom ta nasza przyjaźń i nasza znajomość została odnowiona od 2005-2004 roku i teraz tu tego może nigdzie nie było w wywiadach, czy przez Zbycha, czy przeze mnie mówione, albo nie pamiętam. Też bardzo takim ważnym i bardzo, bardzo taką wymierną informacją i poczuciem, że to jest, było, kiedy mi powiedział, że po tej zadymie we Wrocławiu, jak dostał ode mnie list, ja miałem kompletnie wypierdolone w to wszystko i cały czas mam. Określam. To był tam 2003 rok. Dowiedziałem się, że siedzi. A mówię, tak jak mówiłem, że wcale my nie byliśmy tacy sobie. Napisałem mu list i on powiedział, że on cały czas ten list ma. A Zbychu jest taki do tych różnych pamiątek, to gdzieś tam rzuci te szpargały, nie wie gdzie, co taki jest, powiedzmy, frywolny w tych sprawach. I mi mówi, i to świadomość, że on ten list ma,
gdzie mu tam napisałem, no bardzo go poruszył w każdym razie ten list. Ma go do dzisiaj. Potem się spotkaliśmy, przyjechałem do niego i tak mówię, od tego 2004-2005 roku się sukcesywnie zaczęliśmy spotykać, kompletnie na kanwie tylko z czystej takiej znajomości, gdzieś jakiś od czasu do czasu wspominek pierdół z tamtych lat, no i tyle, i tak to przetrwało. No i się poznaliśmy z rodzinami, ze wszystkimi, i, no i tak jak właśnie się zapytałeś, no i zawiązała się ta przyjaźń, wykuta jakimś wspólnym, nie wiem, no zaufaniem, zrozumieniem. Też jesteśmy bardzo różnymi ludźmi, ale jakoś się uzupełniamy i jakoś zawsze tu siedzimy. No oczywiście zgrzyty też są, no przecież też musimy, no, nieraz też mnie wkurwia do łez, no to też muszę mu dać jakąś karę i nie dzwonię albo unikam. Znaczy unikam, źle powiedziałem, Zbychu, przepraszam, nie unikam, ale no ale jest na ławce kar delikatny i musi ochłonąć. No ale właśnie to jest kwintesencja przyjaźni, że jeżeli jemu albo mi coś nie pasuje, tak samo mam innych przyjaciół z Poznania, być może tam po ksywkach byś też znał, na tym polega przyjaźń. Nie pasuje coś, to chyba tak jak, nie wiem, w małżeństwie, w miłości, no to jeżeli komuś na czymś zależy, to się o tym mówi i się stara naprawiać. I też gdzieś tam pracujemy nad sobą. Lepiej, gorzej, no ale widzisz, no lata mijają, a my ciągle takie stare śrupy dwa jesteśmy i ciągle się chichamy przy tych jego wspaniałych stołach. Ja wiedziałem o tym tak samo, jak ja tam mnie zaatakowała tą książkę, to też akurat się tak zbiegło, że zadzwonił do mnie cały podekscytowany, że ktoś się do niego zgłosił, że mu trują, że chcą książkę napisać i tak dalej. I to też było właśnie w tym koniec 2015 czy początek 2016, no ale gdzieś potem to upadło jakby w moich oczach, teraz się gdzieś odrodziło. No, wiem, że jest popyt na tę sprawę, więc życzę mu sukcesu. Nie wiem, co tam naopowiadał, kto to pisał, jak to pisał, jak to będzie wydane, nie mam pojęcia. No ale co? No jeżeli, słuchajcie, jest popyt, no to musi być podaż. No więc Zbychu daje teraz na tacy. Za co go cenię? No cenię go za właśnie też jego dowcip. Zbigniew Rybak, syn Józefa. Ludzie, jak ja pierwszy raz to w życiu usłyszałem, gdzie mało kto z was w ogóle o tym wiedział, to ja myślałem, jakby to, cytuję Zbycha, bo też tam lubię jego powiedzonka, tak samo on moje, tym bardziej bardzo lubi nasze gwarowe poznańskie i ukocha, jak tutaj mu jadę gwarą poznańską. No to jak ja usłyszałem Zbigniew Rybak, syn Józefa, to mówię jego teraz żargonem. Ja myślałem, że się z papci wyściele. Także mi wystarczy, że na okładce jest Zbigniew Rybak, syn Józefa. Koniec tematu. Jestem szczęśliwym człowiekiem z tego względu, że mam wspaniałego syna, którego kocham nad życie. No i ogólnie mam przyjaciół, gdzie kiedyś bałem się w ogóle tego określenia, bo się sparzyłem dość mocno. Mam kilku przyjaciół, no i myślę, że jestem spełniony życiowo. I to zabrzmi też śmiesznie może, ale jestem gotowy na Walhalę. Dzięki.